tvpodkarpacie.pl. Jest nam bardzo miło, bardzo, że Państwo nas uszanowali i przyszli. Nie wiem, czy będzie działało od Was w dwie strony, bo jesteśmy trochę niedoćwiczeni, ale tylko trochę. Była jedna próba, ale sami znajomi, więc nam Państwo wybaczycie, jeśli coś będzie nie tak. I to tyle. Proszę z nami śpiewać, bo wtedy będzie na Was. Witamy wszystkich. Już od razu bardzo dziękujemy Panu obecnemu tutaj, Panu Andrzejowi Szelcowi za zaproszenie. Jest jakaś może starsza osoba, która nie ma miejsca? Pytam poważnie, bo tu jest jeszcze wolne krzesełko, takie VIP, fajne. Nie chciałby ktoś? Kto tam? Ojciec tam jest? Ktoś? A tam jest wolne? Można przy stoliku też, tam coś nawet może będzie. Kawa będzie, no bo nie wiem co. Będziemy sobie tak mówić, proszę Państwa, charakter koncertu jest bardzo luźny, bo my nawet nie znamy kolejności, więc przybliżenie do zaklejem teraz przytrzymamy. Na wysokości, Pana, na wysokości, na Bogu.
Nie wiem, czy jest nasza koleżanka Kasia, która zawsze prowadziła dzisiaj w Betlejem i ja w ogóle nie widzę powodu żadnego, żeby dzisiaj nie poprowadziła. Jest, Kasia, jest, proszę. Kasiu, przyjdziesz tutaj do nas? Nie, ja przez rok już zapomniałam, jak to było. Bo my wszystko pomylimy. Tak. Jeszcze jedno, popsuł nam się mikrofon, ale mamy taki zapasowy tam w tym, Mariuszu, może pójdziesz. Tam jest jeszcze jeden do skrzypiec z was, jeszcze w reklamówce tam w tym. Przepraszam. Karola, nie umie grać i się zawsze psują na nie mikrofony. Po prostu. Nudzą się po prostu. One się nudzą, załamują, rozstrajają nerwowo. Ja przepraszam bardzo. Ale za co przepraszasz? Przecież jest na luzie, wszyscy się znamy. Nie chciałam się przekomarzać, tylko dlatego tutaj wyszłam, więc to co tak mamy śpiewać? Gdyby nie Kasia, to nie będę tego koncertu, bo są pod nich się wszystko. Dobrze, ale to nie szkodzi. Nie. Dobrze, słuchajcie, kochani, jest cudowny. A teraz się dziwimy, się cieszymy, bo po prostu jesteśmy tacy dumni, bo wy jesteście tak wspaniałym chórem, no po prostu wzruszamy się patrząc na was i na państwa. No to śpiewajmy. Co mamy śpiewać? Dzisiaj w Betlejem. Prawda? To jest gimnastyką, tak? Bo to jest gimnastyką, my też trochę za wcześnie, bo jeszcze na razie dopiero tak się wciągnę. Dobrze, spróbujemy, czyli śpiewamy wszyscy zwrotki razem, tak? A jak Chrystus się rodzi, to na zmianę śpiewają raz panowie, raz panie, a ci, którzy panowie, ci, którzy śpiewają Chrystus się rodzi, to stają? Ze wstawaniem było? Raczej się nie kładą. Dobra, no to spróbujemy. Raz, dwa, trzy. Ale przyćmijmy to. To najpierw panie. Panowie. 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 Czyli panowie Chrystus się rodzi. Stają i siadają. Tak. I na to panie rodzi. Powodzi. No, nie za długo. Państwo rozumieją? Nie. To nie ma żadnej gry. To był ze wstawaniem, no, prawda było? No to spróbujmy. Dobra, no to spróbujmy. Raz. I panowie! Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli wiarą, króle witają, pęknę tak i razem wszyscy cuda ogłaszają. No to zmienimy to na do ćwiczenia. Panowie! Chrystus!
Fantastycznie było, fantastycznie. Fantastycznie. W tym roku nikt nie oszukiwał, sprawdzałam. Wszyscy tak jak trzeba wiedzieli, kiedy wstawać. Jasna panna.
skrzypczkach na fujerce cicho grajcie. To są. Złego moc nad stajenką gwiazdka świeci, do stajenki wchodzi chłód, a w stajence aniołowie, a w stajence stał się cud.
przodkowie nasi kiedyś szli. Może nie to jest ziemia obiecana, może gdzie indziej będzie rósł nasz syn. Na odciągu przez pustynię.
Państwem teraz jakieś propozycje? Szybkie, wolne. Szybkie. Może pan profesor coś wymyśli, bo zawsze miał dobrą wenę góralską. O kurczę! Pan zadawał zawsze trudne pytania, pamiętam z liceum. Widzę, że nic się nie zmieniło. Dobrze, to proszę zanieść mikrofon panu profesorowi. Poważnie mówię. Dziewczyny, tam jest mój pan profesor Macha i drugi dla pani profesor i będą nam pomagać. Da się tam podać te mikrofony, ja mówię całkiem poważnie. Bo to nagle znamy, ale nie umiemy. Tam do tyłu podajcie. Tam do tyłu. O, no, kto zna ten śpiewaj? Pan profesor śpiewa wysoko, więc... O. A możemy, Bartek, a możemy zaproponować, ja przywołaj rodzinę. Rodzina tam śpiewa, ale ci państwo, którzy nie znają słów, to dam. Można? Z dedu. Panowie śpiewają.
cichu, cichu pęki. Przyszedł świt, a tu świat cały biały, biesieńki. Jakby kto świata skroń gładził chłodem białej ręki i powiedział szeptem doń: nic się nie bój, mój maleńki. Thank you.
majki synku. W oczach mam szczęścia łzy. Tule cię już do serca, które z radości drży. Jeszcze zamykasz oczko, jeszcze spokojnie śpisz, a mnie już serce boli. Jak cię oddać na krzyż, jak cię synku obronić, jak cię zatrzymać, jak Yeah.
Państwa. Ja tak z urzędu muszę być konferencjerem, bo ktoś musi być, ale jak się okazuje komornikiem, co niektórzy już wiedzą, znają te zapowiedzi wszystkie. No zostało nam kilka jeszcze utworów, więc chciałbym powiedzieć, że dla nas też sens tego koncertu jest w tym, że będzie on dla kogoś pomocny i dajemy uroczyste słowo, że po każdym koncercie, na którym coś uda nam się uzbierać, a po każdym nam się udaje, przeznaczamy na jakieś takie bardzo dobre cele. Teraz nie będę wymieniał, ale na takie bardzo, bardzo potrzebne i ważne dla biednych jakichś tam dzieci, na operacje i tak dalej, dla kogoś, kogo coś tam złego dotknęło. Dlatego zawsze po tym koncercie zbieramy do futerału od skrzypiec. Ciągle nie mamy kontrabasu, nad czym bardzo ubolewam, ale mamy dużo futerałów, także proszę się nie obawiać. Zresztą papierowe pieniądze nie zajmują wiele miejsca. Taka delikatna sugestia z mojej strony. No to tak chciałem powiedzieć. Jeszcze na koniec zwyczajowo jeszcze wspomnę o tym dla tych, którzy zapomnieli. A mamy futerały? O, gitara Miłosz, gdzie masz futerał? Jest gdzieś, poważnie mówię. Na górze, Boże, nikt tam nie pójdzie z kasą przecież. Ma ktoś jakiś pomysł, czy tam są jakieś koszyki albo coś, żeby było... Dobrze, bo już zaczyna być natrętny. Państwo nie zapomną i gdzieś rzucą tam na stół, na przykład przy wyjściu. Tam, gdzie będzie kasa, to znaczy, że tam trzeba wrzucać. Będzie widać z daleka. Dobrze, no to tak tyle. Dziś z radością. No właśnie, do tego zawsze się utrzymy, ale ja nigdy nie pamiętam słów. Nie, może nie. Dziś z radością wszyscy... Powiedzcie to. Dziś z radością wszyscy śpiewajmy. Żuku mały leży Bóg. Bogu małemu chwałę dajmy. Ty i nas zbawić mógł. A teraz Państwo powtórzą. Dziś z radością wszyscy śpiewajmy. Żuku mały leży Bóg. Bogu małemu chwałę dajmy. Ty i nas zbawić mógł. Okej, dobrze. Żubku mały czy mały? Bo nigdy nie był. Żubku mały leży Bóg. Mały Bóg. Mały jest koszyk. Mały koszyk. Nie, nie, to nie było koszyków, to było zwykłe. Koszyk duszy, żeby było. Żeby. Śpiewajmy,
śpiew.